Jedna cecha, którą kocham po prostu u ludzi, że jak oni myślą, to już wszystko można z nimi zrobić. Komunikacja, jasność komunikatów wydobywanych między jedną a drugą osobą ma dla mnie znaczenie. To, że nie zamykam się na głos drugiej osoby. Lubię czasami zrobić krok do tyłu, żeby zrobić trzy do przodu. Ja mam takie odczucie, że kiedyś w architekturze kilkadziesiąt lat to było bardzo mało. I ta architektura rozwija się bardzo, bardzo powoli. Aktualnie ta architektura rozwija się dużo szybciej. Zauważam, że wiele maszyn, urządzeń, które ma teoretycznie nam pomóc w życiu, podąża w kierunku personalizacji. Do pasowania się, do precyzowania pod konkretne zapotrzebowania każdego z nas. Dzisiaj mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś coś chce zrobić, to dzieje się tak. I tylko kwestia tego, kto sobie postawi wyzwanie, zbierze odpowiedni zespół ludzi, do tego dorobi technologię i ludzie robią kosmosy na świecie dzisiaj. I tak będzie przygotowywana ta architektura, żebyśmy mieli ten kontakt jeżeli drewno, to drewno, żeby pachniało tartakiem, lasem wyciętym, a nie perfumowanym, żeby nie było pięknie wygładzone, wypucowane, zamalowane, tylko żeby można było poczuć ten kawałek natury. Czyli będziemy chcieli odpoczywać w czymś, co ma ilość informacji zero. Pojawiają się pomysły na małej powierzchni rozbudowanych przeogromnych obiektów typu wysokościowce, w których mamy zapewnione wszelkie dotychczas potrzeby połączenia wynikających z połączenia miasta i wsi, na przykład lac na którymś z kondygnacji poziomów, dostęp do materiałów żywnościowych, dostęp do spotkań społecznych, do kultury. To może się okazać, że może funkcjonować w obrębie jednego budynku miasta. Bardzo możliwe, że będziemy dążyć do tego, żeby właśnie zaprzeczyć temu, co człowiek jak najbardziej, co człowiek uwielbia, czyli zaprzeczyć grawitacji. To mam nadzieję, że miasta się będą rozwijały w taki sposób, jak się rozwijają. To znaczy, że będą to nadal miasta, a wieś pozostanie wsią. Nie będzie domu. Niekoniecznie będziemy potrzebowali jednostki w postaci mieszkania domu. Może będziemy potrzebowali miejsca, które będzie podążało razem z nami i jeżeli tylko problemem jest schronienie się przed warunkami atmosferycznymi, to może się okazać, że my wcale nie potrzebujemy domu. Potrzebujemy pewnych substancji, które nas ochroni przed tym. Jeżeli zatracimy wrażliwość, to nie będziemy wrażliwi na to, jaka ta przestrzeń jest. Do końca wiemy, gdzie jesteśmy w tym świecie, dlatego że one zawsze się będą zmieniały razem z nami i będą tak naprawdę dostosowywały się do naszych myśli, do naszego humoru, do naszego dnia. Uogólniając to, myślę, że najbardziej są dla mnie wyzwania fascynujące, w sensie zmaganie się z materią, ideą, komponowania elementów. Traktuję sztukę jako formę komunikacji, język, którego używamy w zasadzie po to, żeby pełniej się wyrazić, czy przyglądać się w ogóle rzeczywistości w sposób taki, ją dopiero poznawał. I staram się być uważny przede wszystkim, słuchać, patrzeć. Generalnie nie zaprzątam sobie głowy osiąganiem sukcesów. Ciekawość, upór, konsekwencje. Bo co jest dla mnie interesujące w sztuce, to jej właśnie nieprecyzyjność. Jeśli chodzi o dźwięk, to technologia troszeczkę idzie w tym kierunku, żeby dźwięk dało się w pewien sposób okiełznać. To jest w zasadzie pytanie o to, jaki my mamy stosunek do tej rzeczywistości. Myślę, że trudno by było nie tworzyć. Że to jest coś, co jest jedną z podstawowych cech w człowieku. Potrzeba budowania, kreowania. Wystarczy jakby spojrzeć na dzieci w piasku. Nikt nie uwrażliwi kogoś, kto wrażliwym być nie chce.
Ja myślę, że moją fascynacją jest ogólnie rzecz biorąc bardzo komunikacja, wywieranie na ludziach pewnego wpływu, jakby prowadzenie ich za rękę przez pewne historie. To jest trochę tak jak teatr, prawda, że też budujemy napięcie po to, żeby coś się wydarzyło. Ja tak podchodzę do projektowania i co dla mnie jest najważniejsze, to jest nie sprzedawanie kurtek, tylko sprzedawanie idei, pobudzanie ludzi do refleksji, do przemyśleń. Myślę, że ważny jest proces i droga, a nie cel, który chciałbym osiągnąć. Pobudzanie ludzi do tego takiego instynktownego znajdowania prawdy jest gdzieś tam ważną rzeczą. Największy wpływ wywrą na to nowe media, internet, social media, to co się teraz dzieje. I myślę, że to kompletnie zmieni w ogóle całą komunikację, sposób komunikowania, wartościowanie. Rzeczywiście nasz strój w pewnym sensie nas komunikował, w danej sytuacji wyrażał naszą osobowość w kontekście danego zdarzenia na przykład, że będzie rzeczywiście dostęp do informacji na żądanie, to będzie jakby opanowane w 100%. I pewnie mocno wejdzie w to taki live, że mamy coś rzeczywiście na żywo. Im bardziej jakby media będą w naszym życiu osadzone, że będziemy mieli, prawda, chipa w ręce i wyświetlacz na lewym ramieniu, tym mniej będziemy mieli tak zwanego wolnego czasu, który rzeczywiście zupełnie nas odłączy od wszelkich bodźców. Chyba że będzie wręcz odwrotnie, że powstanie pewnego rodzaju rewolucja i, prawda, cały ruch powrotu do przeszłości, który będzie wtedy dużą atrakcją i dużą ciekawą ofertą. I być może takie idealne życie przyszłości gdzieś tam skupi się w czymś w rodzaju wielkich komunach internetowych, które będą żyły według swoich zasad, swoich wartości. A reklama będzie podsyłana do bardzo precyzyjnych osób w konkretnym momencie, kiedy te osoby będą w stanie w najlepszy sposób jakby tą reklamę odebrać. Że będziemy mieli oazy, w których będziemy mogli żyć tak, jak się żyło normalnie, już nawet nie dzisiaj, ale kilkadziesiąt lat temu, czy kilkaset lat temu. Ta równowaga pomiędzy patrzeniem na zewnątrz, a do wewnątrz siebie chyba jest najważniejsze, żeby ona została utrzymana i będą to tylko narzędzia, które będą w jakiś sposób wpływały na nasze życie, ale ciągle będziemy jeszcze ludźmi. Myślę, są do poszukiwania w takim obszarze poznawania siebie na samym końcu. Takich zajmowania się cechami niskimi, zobaczenia, do czego jesteśmy zdolni w tych niskich sferach, jak i w tych wysokich, tych dobrych. Znalezienie tego jedynego rozwiązania, tej jedynej opcji. Więc ta ciekawość tego, a gdyby tak, jest takim dużym motorem do pracy. Chyba to, że nie odpuszczam. I wiem, że nie odpuściłem, to wiem, że jest dobrze. Cisnę, gdyby było dobrze, żeby było dobrze, myślę, że musiałaby być to przyszłość, w której więcej, w której jest większy matriarchat, albo w ogóle jest matriarchat, żeby było dobrze. Jest chyba powrót do mechaniki, do rzeczy najprostszej, do takiej rzeczy, którą człowiek może opanować, ogarnąć, tak każdy może naprawić samochód sam. To sztuka robi dobre rzeczy, dobrze to łagodzi, dobrze to jakoś punktuje w różnych sferach. Więcej, więcej sztuki, w domach, na korytarzach, klatkach schodowych, podwórkach, pod fontannami, rzeczywiście to jest coś niezwykłego, bo widzisz tutaj brak kalkulacji absolutnej, widzisz tylko jakąś totalnie zżerającą obsesję, która jest jakimś objawem jakiejś pasji i czystości. Miłość, ale też taką, też taka miłość też do siebie, to chyba to jest super ważne, to, żeby nie wstydzić się za dużo po prostu, nie ukrywać za dużo jakichś rzeczy, że otaczamy się rzeczywistością i kreujemy ją tak, żeby być w niej samowystarczalni, dawać sobie radę samemu. Myślenie o konsekwencjach swoich działań to jest jakiś... To ma sens. Pójście za instynktem, ale myślenie o tym o konsekwencjach pójścia za instynktem. Energia, która się wytwarza w czasie pracy, szczególnie z ludźmi, i coś, co mnie najbardziej interesuje, czyli współpraca i takie kolektywne formy produkowania, czy prac, czy przestrzeni, odbijaniu się energetycznym od innych umysłów,
W tym jest przyszłość właśnie. Jestem takim wirusem, który architekturę wrzuca do sztuki, a sztukę do architektury. Wymyśliłam ostatnie słowo. Poliamorfia. Od poliamorii, czyli wielomiłości. A poliamorfia to jest taki byt, który w ogóle jest bezkształtny i rozpływa się w tej miłości do wszystkich i przyjmuje kształt tych innych. Kryzys oczywiście jest takim momentem, kiedy innowacje, kiedy się pojawiają jakieś zarzewia przyszłości i tego, co nas czeka. Wydaje mi się, że najciekawsze są te momenty, kiedy społeczeństwo przy pomocy, nie wiem, artystów, architektów, innych naukowców zawłaszcza te zdobycze i przeciąga je na inne terytorium, że prawdopodobnie język zaniknie. Będziemy się porozumiewać telepatycznie, nie tylko między sobą, a też ze zwierzętami, z roślinami, z przedmiotami. I świat będzie piękny, połączony, wszystko będzie połączone. Będziemy żyli w jednej pięknej symbiozie i nikt nie będzie chciał przejąć władzy, tylko jak już pomyślimy o tym, że chcemy tę władzę przejąć, to jak miłość telepatyczna nas zneutralizuje. W najbliższej przyszłości na pewno cielesność, na nowo jakby kontakty cielesne, fizyczne, realne na pewno będą ważne. Mieszkania będą się częściowo zmniejszać, przestrzeń publiczna będzie się prywatyzować na zasadzie zawłaszczania takiego przez różne grupy komuny. Dzika zieleń wróci. Lubię takie pojęcie mieś, czyli miasto, wieś i dzika zieleń jakby na nowo znajdą miejsce w centrach. Jesteśmy w stanie przekroczyć jakby codzienność może nie wolno narzekać chyba, na innych szczególnie, jakby patrzmy na siebie, a nie uczmy innych.